Harry i Meghan będą obecni na koronacji i pojawiły się nowe informacje. Księża Harry i Meghan Markle parę lat temu zdecydowali się na dość poważny krok. Małżeństwo w 2020 roku zrezygnowało z pełnienia oficjalnych obowiązków na rzecz brytyjskiej rodziny królewskiej. Po odcięciu się od bliskich para zaczęła udzielać dość kontrowersyjnych wywiadów. Jakoby lata spędzone na dworze miały doprowadzić ich do ogromnego cierpienia. Na platformie streamingowej Netflix pojawił się również dokument, który miał pokazać, czego tak naprawdę doświadczyli Harry i Meghan ze strony rodziny królewskiej oraz mediów. Później przyszedł czas na książkę Ten drugi, w której Harry wyjawia swoje sekrety. Mogłoby się więc wydawać, że po wielu przejściach Harry i Meghan nie będą raczej chcieli brać udziału w uroczystościach organizowanych z okazji koronacji. Nic bardziej mylnego. Według doniesień pojawiających się w zagranicznych mediach wszystko wskazuje na to, że Harry i Meghan jednak pojawia się na koronacji. Z informacji, które zgromadzili dziennikarze Daily Mail wynika, iż Sussexowie najprawdopodobniej przyleca do Londynu. Osoby odpowiedzialne za organizację koronacji mają szykować się bowiem na obecność księcia Harry'ego i Meghan Markle. Czy to oznacza, że małżeństwo zaakceptowało zaproszenie? Niestety para do tej pory nie określiła swojego oficjalnego stanowiska. Możemy więc domyślać się, że jeśli rodzina królewska uwzględnia parę w swoich planach, to odpowiedź z ich strony brzmiała pozytywnie. Harry i Meghan są uwzględniani we wszystkich planach. Samochody, plany miejsc siedzących, aranżacje posiłków, wszystko. Nikt nie wie na pewno. Czy oznacza to, że definitywnie zaakceptowali zaproszenie? Być może wszystko planowane jest na wszelki wypadek. Nie ma jednak wyraźnej odmowy. Pracownicy z pewnością oczekują, że przyjada i nad tym pracuje. Takie ustalenia muszą być dokonywane z dużym wyprzedzeniem, powiedział informator dziennikarzom Daily Mail.com. Harry i Meghan parę dni temu ochrzcili córkę. Wydarzenie odbyło się w ich domu w Montecito. Według informacji, które pojawiły się w zagranicznej prasie, księżna Lilibet Diana została ochrzczona w piątek, 3 marca 2023 roku przez arcybiskupa Los Angeles, księdza Johna Taylora. Na chrzest zaproszono króla Karola III wraz malzonka, a także księcia Williama i księżna Katyn z pociechami. Niestety żadne z nich nie przyleciało do USA. Chrzestnym dziewczynki został Tyler Perry, który od lat przyjaźni się z Meghan i Harrym. Na przyjęciu zorganizowanym w przydomowym ogrodzie pojawiło się około 30 osób.